Piątek, zatem czas na sport, a rozpoczynamy piłką nożną. 42 punkty wystarczyły od Opole, by utrzymać się Fortuna pierwszej lidze. Drużyna Dietmara Bremera nie będzie miała jednak zbyt dużo czasu na wakacje, ponieważ do treningów powróci 7 sierpnia. Piłkarze, sztab szkoleniowy w tej chwili przebywają na zasłużonym urlopie. Wykonali kawał dobrej roboty. Sezon był bardzo, bardzo trudny dla kibiców o stalowych nerwach. Natomiast w tej chwili trwają rozmowy z zawodnikami, którym się pokończyły kontrakty, z zawodnikami, których chcemy pozyskać do klubu. 7 sierpnia rozpoczynamy przygotowania, żeby już powiedzmy mniej więcej kadra była w tych 90% ustalona, żeby był komfort pracy dla trenera, ponieważ ten okres jest bardzo, bardzo przygotowawczy, krótki. Zakontraktowany został Dawid Czapliński, wychowanek Odry Opole Błażej Sapielak, chłopak od 4 roku życia jest w naszej akademii i mamy podpisany kontrakt z Jakubem Czajkowskim. Pierwszy mecz w nowym sezonie Odra Opole rozegra 29 sierpnia, a wcześniej, bo w połowie sierpnia, rozegra mecz pucharowy z Lechem Poznań. Tymczasem fani Żużla na żywo na stadion przy ulicy Wschodniej powrócą 9 sierpnia. Wtedy Kolejarz Opole zmierzy się z Wilkami Krosno. Jak zaznacza menadżer zespołu Marek Mróz, wszyscy wyczekiwali startu sezonu, choć okres przygotowawczy upłynął w cieniu pandemii. Znowu mieliśmy kwarantannę tygodniową, także cały czas jesteśmy wybijani z rytmu, co trochę wpadamy w dobre nastroje, w dobrą jazdę, znowu nas wstrzymują, także ciężki czas przed nami. Będziemy spędzać na torze, ile będziemy mogli. Do każdego meczu się będziemy przygotowywać naprawdę w miarę możliwości, perfekcyjnie. Ciężki rok, no, pandemia popsuła nie tylko nam przygotowania, także no, zobaczymy. W zespole zaszły zmiany kadrowe, ale cel opolskich żużlowców się nie zmienił. Doszło 2 nowych zawodników. Czekamy na potwierdzenie jeszcze z PZMOT-u Sebastiana Niedźwiedzia. Pozyskaliśmy sama Mastersa. Fakt, że ubył nam Artur Czaja, ubył nam Jarek Krzywosz, którzy po prostu ze względów prywatnych zakończyli kariery. Doszło na 2 nowych, z tego jestem zadowolony, bo rywalizacja wzrosła, także każdy się będzie miał na baczności i przygotowywał należycie, żeby mógł jechać w meczu. Cel się nie zmienił, no. Na 70. rocznicę chcemy awansować, także zobaczymy. Mecz z drużyną z Krosna 9 sierpnia o godzinie 12. Po 8 latach wraca do Opola jedna z najbardziej prestiżowych i największych imprez kolarskich, czyli Tour de Pologne. Wyścig wystartuje 5 sierpnia ze Stadionu Śląskiego, a w stolicy województwa 6 sierpnia rozpocznie się drugi etap. Radości z tego faktu nie kryje legenda polskiego kolarstwa Czesław Lang. Opole jest mi bardzo bliskie, memu sercu również. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie z klubu ziemi opolskiej, Franek Surmiński, fantastyczny trener, menadżer, który wychował całe pokolenie świetnych zawodników, między innymi no, legendę z kolarstwa Stasia Szozdę, Edwarda Barcika, później stamtąd pochodzi również Joachim Chalupczow, mistrz świata, który jeździł też w mojej grupie zawodowej, także naprawdę, naprawdę zawsze Opole i cała ziemia opolska, całe województwo opolskie było bardzo słynne z tego, że to takie zagłębie fantastycznych kolarzy i myślę, że fajnie jest wrócić z tak wielką imprezą, jaką jest Tour de Pologne, World Tour, ponieważ myślę, że tam jest dużo też u Was sympatyków jazdy na rowerze, dużo kibiców, dużo tych, którzy pamiętają jeszcze stare czasy, ale pokażemy też i nowe czasy. Start honorowy o godzinie 14.50 z Opolskiego Rynku, a start ostry nastąpi z ulicy Pruszkowskiej w rejonie Kampusu Politechniki Opolskiej o godzinie 15.05. Na zakończenie ciekawa akcja dla wszystkich miłośników aktywności jutro na Wyspie Bolko. Trening biegowy ze zdobywcą Korony Gór Polski. Spotykamy się od godziny 6. Ja razem z Tomkiem Hombrechtem, z moim przyjacielem, chcemy przebiec 100 km. Ty możesz przyjść w każdym momencie. Zaczynamy zawsze tutaj przy labie i co 15 minut będziemy się tu spotykać. Biegamy po pętli 2-kilometrowej. Będziemy starali się biec tempem najwolniejszej osoby, a więc w każdym momencie ty decydujesz, kiedy przychodzisz, kiedy się do nas dołączasz i ile z nami przebiegniesz. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.